dobry. Martinko, naprawdę jestem dumny, że jestem z Jaworzna. Piękny boks. Z początku w pierwszej rundzie miałaś problemy z agresją, ale potem walka ustawiona i bardzo spokojne punktowanie twoje mogło się na pewno podobać i się podobało. Trenerzy krzyczeli, a ty robiłaś swoje. No, dzień dobry na początku, ale no, tak jest, no, na początku zawsze ciężko mi jest się przestawić. Muszę się przyzwyczaić do tego, jak zawodniczka boksuje, no i to pokazałam. Czyli myślenie w walce daje efekt i skutek na pewno. Powiedzmy, wolisz boksować spokojny boks, czy taki troszkę szaleńczy, jak tutaj chciała zaproponować twoja rywalka? No, ja zdecydowanie wolę w dystansie na spokojnie, żeby pomyśleć trochę dłużej niż w takim chaosie, ale trzeba być przygotowanym na każdy styl boksowania. Dokładnie tak, na pewno. Jeżeli chodzi o twoją karierę, powiedz, bo ja nie wiem dokładnie wszystkiego, a nie chcę czegoś pominąć. Trzykrotny mistrz Polski, brązowa medalistka mistrzostw Europy z młodziczek, no i jakieś tam puchary i teraz mistrzostwa Śląska. Teraz mistrzostwa Śląska, piękny wynik na pewno w takim turnieju, zwycięstwo. Co prawda z Polką w finale, ale tu miałaś dwie walki czy więcej? Dwie miałam, no i niestety nie udało mi się zaboksować z zagranicy dziewczyną, ale to też jest dla mnie ważne doświadczenie. Dokładnie tak. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Troszeczkę jest czasu do dekoracji. Na pewno będzie pięknie i szczęśliwie i z uśmiechem. Tak. Dziękuję bardzo.